Zapowiadał się nieciekawie. Po pierwsze, do końca nie wiadomo było z powodów kłopotów finansowych organizatora, czy w ogóle ruszy. Po wtóre, lista zgłoszeń w porównaniu z ubiegłym rokiem przedstawiała się nader ubogo. Po trzecie zaś, pogoda jeszcze 3 dni przed startem przypominała wiosnę. Jednak na szczęście impreza należała do interesujących, bowiem losy zwycięstwa zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w grupie N ważyły się do ostatniego odcinka specjalnego. Kibiców najbardziej frapował pojedynek Janusza Kuliga, który przywdział na razie jednorazowo żółte barwy Seata, i Leszka Kuzaja, który nie zmienił auta, ale pilota. Nie mieliśmy szczęścia pojeździć po śniegu czy po lodzie. W tej chwili akurat takie warunki panują na odcinkach specjalnych. No na pewno nie będzie nam łatwo, jest to nowy samochód dla nas, dopiero go poznaję i taka będzie też pewnie taktyka na początek. W przedrajdowych totkach większe szanse dawano lepiej wjeżdżonemu w auto Kuzajowi. Ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jechać jak najlepiej i posmakować po raz 30 raz zwycięstwa. Już pierwszy odcinek specjalny z 5 zaplanowanych na ten etap przyniósł niespodziankę. Zwyciężyli na nim bowiem Janusz Kulik i Jarosław Baran w Seacie Cordoba WRC, którzy swoich głównych rywali pokonali o 1/10 sekundy. Na kolejnym odpowiedź Leszka Kuzaja i Macieja Wisławskiego była natychmiastowa. Blisko 15 km pokonali o 9,9 sekundy prędzej od mistrzów Polski. Odcinek trzeci i kolejna zmiana na prowadzeniu. Kulik i Baran triumfują o 10,6 sekundy i po pierwszej pętli liderują stawce. Tak więc, jak Państwo widzicie, emocji nie brakowało od samego początku. Druga pętla to 2 odcinki specjalne rozgrywane częściowo po ciemku. Już pierwszy z nich wydawało się, że rozstrzygnął raj. Kulik i Baran zjechali bowiem bardzo wolno na światłach awaryjnych. W połowie odcinka specjalnego straciliśmy biegi w naszym samochodzie. No nie było kompletnie nic, samochód się kompletnie nie mógł przesuwać ani do przodu, ani do tyłu. Zatrzymaliśmy się, no udało nam się znaleźć 5. bieg. 5. albo 4. Po jakiejś chwili dojechaliśmy, oczywiście z dużym opóźnieniem, dojechaliśmy do mety odcinka specjalnego. Kuzaj i Wisławski, mimo że nie trafili z oponami, wygrali obydwa OS-y nocne i po pierwszym dniu prowadzili z niemal 1,5-minutową przewagą nad najgroźniejszymi konkurentami. Udało się dojechać do mety. Koszmarny dobór opon na ostatnią pętlę. No ale poza tym to trochę szczęścia mi dopisało i prowadzimy. Jeszcze goręcej było w grupie N. Zmieniłem ostatnio trochę styl jazdy po ostatnich rajdach i trochę bardziej się bawię jazdą, więc myślę, że aż tak znowu nie będę kunktatorsko jechał. Tomasz Czopik i Łukasz Wroński zgodnie z obietnicą. Bardzo odważna jazda dała im 2 zwycięstwa na pierwszych OS-ach. Cóż z tego, kiedy za potrącenie szykany, którą uznano jako skrócenie drogi, otrzymali 30 sekund kary i spadli w rankingu. Pechowo rozpoczął mieć N-ki Sebastian Frycz, jadący tym razem z Jarosławem Gierasem. Awaria pod koniec pierwszego OS-u kosztowała go wiele czasu i utratę marzeń o zwycięstwie. Na pierwszym OS-ie pod koniec, przed całą metą, w sumie turbina została uszkodzona. No i pozostałe 2 OS-y musieliśmy jechać bez turbiny. Było jakieś może połowa mocy i straciliśmy gdzieś około 2 minut. Trzeci odcinek specjalny zakończył się dość niespodziewanie sukcesem Michała Sołowowa i Emila Horniaczka. Załoga ta tak się rozruszała, że po całym dniu byli na 3. pozycji. Pierwszy OS żeśmy przespali całkowicie, 25 sekund straty, a potem było coraz lepiej. Po pierwszym dniu NC przewodzili Paweł i Tomasz Dytkowie, mimo iż nie wygrali żadnej z prób. W tym momencie prowadzimy prawie 20 sekund nad Michałem. Może nie jechaliśmy super szybko, ale równo swoim tempem, także no to nam dało to prowadzenie. Niedaleko za nimi po pierwszym etapie plasował się kolejny rodzinny duet Michał i Grzegorz Bębenkowie, którzy o 1/10 sekundy zdystansowali Sołowowa. Faktycznie początek był wyrównany, no. Mnie ciężko troszkę się zawsze rozruszać, no jednak było troszkę przerwy, może troszkę zaspałem po tej zimie. Końcowe 2 nocne próby padły łupem Frycza i Gierasa, ale wystarczyło to tylko do 9. miejsca.
Kolejną ciekawostką był podwójny debiut. No cóż, kiedyś trzeba znowu wrócić, trzeba zacząć, także jestem dobrej myśli i... No i idziemy w rajd. Waldemar Doskocz i Iza Kamińska oraz Jarosław Pinele z Bartoszem Siodłą to dwa nowe Ople Corsa Super 1600. Lepiej pierwszy etap pojechał popularny Mruwa, plasując się na 10 pozycji w rajdzie i pierwszej w ośce. Pinele po kłopotach technicznych zajmował dalsze miejsce. Drugi dzień rajdu liczył 6 OS-ów i dwa klasyki, niespełna 17-kilometrową spaloną i ponad 18-kilometrowe międzylesie, razem niemal 97 kilometrów. Już na pierwszym odcinku krótki postój w Zaspie zanotowali Kuza i Wisławski, co zaowocowało 7-sekundową stratą do Kuliga. Kolejne dwa OS-y pojechali z konkurentami niemal na zero. Drugi wygrali z mistrzami Polski o 15,7, a trzeci przegrali o nieco ponad 13. Zatem przed ostatnią pętlą przewaga minuty i 23 sekund wydawała się bardzo bezpieczna. Kulik i Baran nie wierzyli zbytnio w możliwość wygrania rajdu, ale starali się jechać szybko i testować nowe dla nich auto. Przy okazji odrobili do Kuzaja 5 sekund, więc byli zadowoleni. Ostatnia pętla rajdu wydawała się być formalnością dla Kuzaja i Wisławskiego, a stała się katastrofą. Kierowca po informacji od szpiegów zadysponował opony na mokry asfalt. Tymczasem po wyjeździe z serwisu sypnęło gęstym śniegiem. Załoga Toyoty robiła co mogła, ale odgarniając drogę na gumach zupełnie nieodpowiednich do warunków, przegrała rajd. Ja popełniłem błąd i nie byłem w stanie, szybciej jechać na tych oponach i w tych warunkach. Raz, że czyściłem drogę, a dwa, że no niestety, ja szybciej w tych warunkach, na tych oponach jechać nie potrafię. Z prezentu Kuzaja skorzystali Kulik i Baran. Przez trzy odcinki specjalne odrobili z nawiązką minutę i 23 sekundy, zyskując jeszcze na mecie 9 sekund. Było to pierwsze zwycięstwo Seata Cordoby w WRC w trzecim roku startu w Polsce. Trochę szczęścia. Leszek chyba nie dokonał zbyt trafnego wyboru ogumienia. Myśmy mieli doskonałe informacje od Roberta Grycińskiego i od Tadzia Burkackiego, naszych szpiegów lodowych. Trafiliśmy z oponami, auto dzisiaj spisywało się dobrze, więc wykrzesaliśmy z tego auta i z siebie chyba maksimum możliwości. W grupie N działo się wiele. Coś stało się z Dytkami, którzy już na pierwszym osie popełnili kilka błędów i stracili prowadzenie, a na kolejnym drugą pozycję. Ostatecznie jednak dzięki dyskwalifikacji rywala ukończyli zawody na drugiej pozycji. No chyba najgorszy dzień w moim życiu. Naprawdę. Tak do końca nie wiemy, co było przyczyną aż takiej porażki. Przypuszczamy, że to było zawieszenie. Doskonale spisywali się podczas drugiego etapu bębenkowie. Już na pierwszym OS-ie objęli pozycję lidera i nie oddali jej aż do mety. Niestety musieli oddać punkty, bowiem na badaniu kontrolnym po rajdzie wykryto nieprawidłowości w zwężce do turbiny w ich lancerze. Rajdu nie ukończyli znakomicie jadący Sołowow i Horniaczek. Powód: awaria skrzyni biegów. Rewelacją drugiego dnia byli Czopik i Wroński, którzy zwyciężyli na OS-ie numer 7 w klasyfikacji generalnej. Po znakomitej jeździe i wykluczeniu bębenków triumfowali w NC i zajęli trzecie miejsce w generalce. Wygrałem N-ką jeden odcinek w generalce i to jest największy mój sukces życiowy. Świetnie mi się po prostu dzisiaj jechało w tych ciężkich warunkach. Walka była fantastyczna, da się tak pojechać, żeby kolegom w pięty poszło. Znakomicie spisali się Zbigniew Gabryś i jego nowy pilot Maciej Baran, plasując się na czwartym miejscu. Frycz i Giera skontynuowali tempo z drugiej połowy pierwszego etapu i uzyskiwali znakomite czasy. Udało im się awansować z 9 na 4 miejsce w NC. Dzisiaj jechaliśmy od początku bardzo szybko, może pierwszą pętlę trochę przyspałem, ale na drugiej pętli to chyba nadrobię.
Magdy Cieślik i Lukas długo broniły się przed atakami Frycza, ale w końcu uległy. Piąte miejsce w grupie N. W jednej osi nie zobaczyliśmy na mecie jednego z Opli. Doskocz i Kamska wypadli z drogi i już nie powrócili do walki. W tej sytuacji wśród aut napędzanych na jedną oś triumfowali Pineles i Siodła. Kolejne dwa miejsca zajęły załogi w Deulanos. Drugie Piotr Skowron i Robert Bastaja. Trzecie Andrzej Szarama i Karina Siebielec. Zwycięzcy zimowego rajdu dolnośląskiego i pierwsi liderzy Mistrzostw Polski. Janusz Kulik i Jarosław Baran z Seat Cordoba WRC. Samochodowych Mistrzostw Polski, rajd zimowy, długo oczekiwany przez kibiców. Relacje dla Państwa przygotował Piotr. Piotr, jakie są Twoje wrażenia po tym rajdzie? Rajd zimowy, jak każdy rajd, był pełen zaskoczeń, niespodzianek i rozczarowań. Zresztą zobaczmy. Rajd, w którym wystartowało ponad 50 samochodów, po raz kolejny potwierdził, że w tym sporcie do końca nic nie wiadomo. Impreza nie zapowiadała się może najciekawiej, mimo to okazała się niezwykle emocjonująca. Oto powody. Przede wszystkim poziom adrenaliny wśród kibiców podniósł występ Janusza Kuliga i Jarosława Barana. Po pierwsze, mistrzowie Polski w ogóle nie planowali występować w kraju. Po drugie, zaskoczeniem stało się auto, którym pojechali, a więc Seat Cordoba WRC. Jak to się zakończyło, wiemy wszyscy. Kulik i Baran doprowadzili do pierwszego zwycięstwa Seata w Polsce. Największe rozczarowanie dotyczy idola kibiców Leszka Kuzaja. Tak po prawdzie to nie Kulik wygrał zawody, a Kuzaj je przegrał i to sromotnie. Nie potrafię znaleźć wytłumaczenia utraty niemal półtora minutowego prowadzenia podczas trzech ostatnich odcinków specjalnych rajdu. W grupie N uwagę przykuwają dwa występy. Przede wszystkim niespodziankę sprawił Tomasz Czopik, który od tego roku obiecał ofensywną i dynamiczną jazdę i dotrzymał słowa. Wygrał nawet jeden OS w klasyfikacji generalnej i triumfował w grupie N. Ktoś powie, przecież Chopper był mistrzem Polski w NC w roku 2000. To prawda, ale jeździł wówczas mniej agresywnie. Drugim kierowcą, na którego zwróciliśmy uwagę, był Zbigniew Gabryś. Już w zeszłym roku sygnalizował duże możliwości i potwierdził je w tegorocznym rajdzie zimowym. Przez długi czas walczył o drugie miejsce w NC. Dużą niespodzianką była też znakomita postawa Michała Sołowowa. Biznesmen, który jeździ w rajdach, bo takie ma hobby, pierwszego dnia spisał się znakomicie, wygrywając nawet jeden odcinek specjalny w klasie. Niestety ostrej jazdy nie wytrzymał samochód, a konkretnie skrzynia biegów. Zdecydowanie największym rozczarowaniem grupy N była oczywiście dyskwalifikacja zwycięzców Michała i Grzegorza Bębenków. Wykluczenie to spowodowało wiele kontrowersji, a otwór po śrubie w zwężce będzie zapewne długo śnił się zawodnikom. Zawód sprawili z pewnością Paweł i Tomasz Dytkowie. Duet mający za sobą niemal 400 km OS-ów rajdu Szwecji powinien w puch roznieść polskie towarzystwo. Tak się jednak nie stało, a kuzyni drugie miejsce zawdzięczają jedynie dyskwalifikacji bębenków. C
Swoistą niespodzianką była dopiero czwarta pozycja mistrza grupy N 2001 Sebastiana Frycza, który tak niską lokatę zawdzięcza awarii turbiny. Frycz gonił drugiego dnia i potwierdził swoją klasę, wygrywając ten dzień w grupie N. Sukcesem tylko w połowie zakończył się debiut dwóch Oblikorsa Super 1600. Od początku prymwoźce wiódł Waldemar Doskocz, ale niestety nie zdołał dojechać do mety. Na przedostatnim odcinku otarł się o drzewo i zaparkował bezpowrotnie w zaspie. Odwrotna sytuacja dotyczyła Jarosława Pinelesa. Ten rozpoczął od kłopotów technicznych, a zakończył na najwyższym stopniu podium wśród aut napędzanych na jedną oś. Z bardzo dobrej strony zaprezentował się Maciej Lubiak w nowym Renault Clio w klasie N3. Gdańszczanin jechał znakomicie, ale niestety nie ukończył rajdu. Może umiejętności Maćka wymagają agrupowej wytrzymałości auta. Po raz pierwszy w karierze w rajdzie zimowym jechał Marcin Opałka i to tak mocnym autem jak Renault Megane. Kłopoty techniczne wyeliminowały go jednak z walki o zwycięstwo w ośce. Na uwagę zasługuje również udany debiut na rajdowych trasach w Polsce Skody Fabii prowadzonej przez Tomasza Płaczka. Niespodzianką in plus były oczywiście wysokie pozycje Deulanos, które to zajęły drugie i trzecie miejsca w ośce. Reasumując, trzeba stwierdzić, że rajd z pozoru słabo obsadzony, mało efektowny i wolny, przysporzył nam wszystkim ogromnych emocji. Mam nadzieję, że tego podwyższonego poziomu adrenaliny nie obniży skrócony do jednego dnia rajd krakowski, którego z całą pewnością razem będziemy niecierpliwie oczekiwać. A tak cieszyli się na mecie w Kłodzku Janusz Kulik i Jarosław Baran, zwycięzcy rajdu. Nieco mniej powodów do radości miała druga załoga, Leszek Kuzaj i Maciej Wisławski.